Dzień dobry, kochana. Dobry. Na co się pani patrzy? Przyniosłam ci coś do jedzenia, Betty. Co to jest? Ja też powinnam coś tu mieć dla Tiny. Niezręcznie. I co ty na to? O, i to tyle? Ale napięcie! Dość już! Stop! Rozwiążmy to raz na zawsze. Hej, chodź tu. Wiesz, co robić. Czas na wyzwanie. Jestem za. Jak myślisz, jakie będzie nasze pierwsze zadanie? O, jest Irosia! Chyba coś dla nas ma. Czy to popit? Niezły rzut! A co ze mną? Ja też poproszę. Moje jest w kształcie serca. Uwielbiam serduszka. Co to ma być? Czekoladki? Jej, ja też takie mam. Ale super. O, już chyba wiem, co mamy robić. Nie przepadam za jakimiś tam czekoladkami. Wolę takie żelkowe oczy. Są o wiele lepsze. Mam tutaj popit w kształcie dinozaura. Kilka pająków powinno zniwelować te jaskrawe kolory. A jeśli to za mało, to mam tu też nieco glist. Glizdy, pająki i dinozaury. Czego można chcieć więcej? O, spójrz, jakie kolorowe te czekoladki. Ułożę je na moim popit. Pasują idealnie. Teraz przyda się trochę tej czekolady. Spójrz tylko, jak ona smakowicie wygląda. Teraz wystarczy ją dobrze rozprowadzić. Najchętniej od razu bym ją zjadła. Mój popit świetnie się sprawdza jako foremka do czekolady. A teraz pora na żelkowe oczy. Spójrz, jakie miękkie i gumowe są te gałki. Docisnę je do moich pająków i glist. No i będę musiała też jakoś użyć tej czekolady. Uwielbiam metalową tarkę. Jest taka chropowata. Zetrę nią moją czekoladę. Takie wiórki będą odpowiednio pasować do tej mrocznej kompozycji. Zapraszam, zacznijmy od manikur. Na początek upiłujemy nieco paznokietki. Myślę, że lawendowy kolor będzie idealnie pasował do karnacji. Proszę teraz wejść pod lampę. Czego mogłabym tu jeszcze użyć? O, już wiem! Ta lampka powinna stopić moją czekoladę. Ustawię ją na najwyższe obroty. To nie powinno potrwać zbyt długo. Już widzę, jak wszystko się tam topi. No i gotowe. Wygląda okropnie. Dokładnie tak, jak lubię. Ale nie przypomina dinozaura. Trochę szkoda. Nie o to mi chodziło. Rączka, zobacz! Skończyłam już moje czekoladowe serce. Mogę je teraz wyjąć z tego popit. Są i czekoladki. Co? Już ją ogłosiła zwycięzcą? Ją? To niedopuszczalne. Ach! Dopiero co miała robiony manikur. Zaraz. To teraz ona wygrywa? Ech! To jest jedyny słuszny werdykt. Tak! Czekolada! Najlepsza na świecie! Czekolada? Jestem starsza, więc powinnam zacząć. Dziękuję. Zobaczmy. Och, cóż za pyszności. Otwieram i wkraczam do akcji. Na szczęście mam przy sobie łyżkę. Tyle wystarczy. Delicje. Och, chyba mogę pozwolić sobie na więcej. To będzie dobre. Om nom 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 nom. Och, to wygląda pysznie, babciu. Ciekawe, co ja dostałem. Ua, czekolada. Może mógłbym? Nie, to się nie uda. Och nie. Och, pyszne. O nie, już koniec? Zjadłam wszystko. A niech mnie, kiedy to się stało? Dziękuję, właśnie tego potrzebowałam. Chwileczkę, wpadłam na świetny pomysł. Wleję to do słoika, pięknie się wypełnia. Proszę, i poszło całe mleko. Dobrze, z powrotem zakręcę ten słoik. Gotowe, teraz trochę nim potrząsnę. Och, można się przy tym całkiem nieźle zabawić. Albo rozwinąć muskulaturę. Czas otworzyć słoiczek i zobaczyć, co z tego wyszło. Dodam bitą śmietanę, żeby było jeszcze lepsze. Och, wygląda przepysznie. I jeszcze więcej smakowitości. Gotowe, tyle wystarczy. Posypka, nie można o niej zapomnieć. Prosto na bitą śmietanę. Nie za dużo, odrobinę. O, a cóż to?
Pora na drzemkę. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Użyję starej dobrej suszarki i roztopię tę czekoladę. Ha, mięciutka. Dobra, teraz nożyczki. Przetnę tutaj, żeby ją otworzyć. Teraz mogę wycisnąć całą stopioną czekoladę. Tak, prezentuję się jak trzeba. Jeszcze tylko trochę i gotowe. Przypomina, sami wiecie co. Zamienię się z babcią. Teraz moje danie wygląda lepiej niż jej. Babciu! O, Rety! Wygląda apetycznie. Wezmę słomkę. Mniam! To jest świetne! Dzięki, braciszku! Braciszku? Przecież ja to zrobiłam! Oj! Co to? Czy to... Chwila! Pachnie czekoladą! To czekolada! Smaczne! Oboje wygrywacie! Szczęśliwe zakończenie dla nas obojga! Cóż, pora udekorować ten tort. Lukier jest oczywiście czarny. Tak jak należy. To nie powinno być zbyt trudne. Trzeba tylko wykonywać płynne ruchy ręką. Pierwszy krok jest gotowy. Pora wykonać linię. Jedną w połowie i taką samą prostopadłą. A teraz kolejne, poprzeczne. To naprawdę łatwe. Kiedy już skończymy, trzeba będzie jeszcze wypełnić ich wnętrze. Dzięki temu otrzymamy wzór pajęczyny. No i gotowe. Jeszcze brzegi. To również jest całkiem proste. Wystarczy zrobić takie kleksy i pokryć nimi cały obwód tortu. Skończył się lukier. Na szczęście mam tu jeszcze ciemne ciasteczka. Rozdrobnię je w palcach i posypię nimi mój tort. Będą dobrze się komponowały. Tort jednak wciąż nie jest dość mroczny, dlatego użyję jeszcze czarnej farby w sprayu. O, idzie Inet. Ojej! Jakie to wszystko ponure! Wiem, jak to naprawić! Kolorowymi piankami! Ułożę je na tej pustej połowie. Ślicznie, ale to wciąż za mało. Przydadzą się jeszcze kolorowe cukierki i posypka! No, teraz przynajmniej jedna połowa wygląda nieco raźniej. W końcu tort powinien być wesoły i kolorowy. Inet, zniszczyłaś mój tort. Hej, chyba raczej uratowałam. Proszę natychmiast przestać. Obie będziecie mogły się wykazać na swój sposób. Ojej, to chyba będzie jakieś wyzwanie. W rzeczy samej. W tym wyzwaniu będziecie dekorować różne ciasta. Co ona robi? Czas na pierwsze wyzwanie. Start! O, lody! To miało być wyzwanie. Łatwizna. Przygotowana na wszystko. Aha, to się przyda. Co jeszcze tu mamy? Masło czekoladowe, cola. Myślałam, że mam więcej. Och, opróżnię butelkę. Sprawdźmy, czy pamiętam mój trening ninja. Wciąż to mam. Liam, gdzie on jest? Już skończyłaś? Mówiłem, żebyś mnie uprzedzała. Kiedyś podbiłaś mi oko. Stałeś mi na drodze. Wystarczy tego nie robić. Do dzieła. Wleję masło czekoladowe do górnej części butelki. Obracam nią, żeby było równo. Poczekam, aż zgęstnieje. Wygląda dobrze. Teraz bita śmietana. Po same brzegi. Czas na dodatki. Pyszne jagody. Trzeba jeść owoce. Ale jestem dumna. Co ty na to, słonko? Dobrze to wygląda, Liam? Patrz na to. Najpierw biorę wafelek. A teraz najlepsza część. Nieźle, co? Już mi ślinka cieknie. Możemy nakładać. Co ty na? Wow, Liam, pycha. Nałożę więcej. Lodów nigdy za wiele. Jak? Super! Wow! Tak myślałem. Zasłużyłaś na kolejną kulkę. Muszę być ostrożny. Jeszcze nie skończyłem. Przyda się posypka. Wygląda wspaniale. Skończyłem. Ups! Nic nie widziałaś. Rozczarowujące. Ha! Coś ci nie poszło.
Sir Killiam, wygrywa babcia! Słyszałeś? Wygrałam! Oto wasze pierwsze zadanie. Popcorn? Dobrze. Bułka z masłem. Świeży nietoperz. Te liście zerwałam rano. Nie można pominąć czekolady. Popatrzcie. I na koniec ziarna kukurydzy. Prawie bym zapomniała. A teraz zaklęcie. Duchy, zróbcie mi ten popcorn. Czuję, że żyję. To piękne. Czary mary. Hokus pokus. Wygląda nieźle. A! Stop! Muszę go złapać. Dobrze, że mam tu ten karton. O! Śmieszne. Udało jej się. Tyle wystarczy? Wygląda pysznie. Brawo. Czekamy. Dasz radę, babciu. Pst, hej. Pomogę ci. Mnie? Jak? Och, rączko, pomóż mi. Zanieś to mojej babci. Liczę na ciebie. Nie zawiedź mnie. Huh? Och, to ta rączka bez reszty ciała. Miła rączka. Czuć nietoperza. Zaraz. Zdradziłaś mnie? Zrobię z ciebie zupę. Wow, nie radzi sobie ze złością. Okej, mam pomysł. Wleję tu trochę oleju. Wysypię ziarenka i cukierki. Zaczekam, aż będą gotowe. Przykryję je, żeby było szybciej. Ziarenka już strzelają. Cukierki puszczają kolor. Wystarczy. Wow, ale kolorowe. Gotowe. Pierwszy raz widzę taki ładny popcorn. Ohyda. Mój wam zasmakuje. Moja babcia była świetna. Pozwól jej wygrać. Okej. Wygrałaś, babciu. Och, wow, dziękuję. Nie znacie się. Chrupiące. Czas na kolejny eksperyment, to znaczy wyzwanie. Przyrządzicie mi pokarm, który nazywacie kanapką. Z przyjemnością, uroczy pozaziemski maluszku. Potrzebuję kilku rzeczy. Babcia jest zawsze przygotowana. Za minutkę wszystko sobie przyszykuje. Zawsze nosisz ze sobą tyle rzeczy, babciu? Poczekaj, dasz mi to? Żelazko? Tak, mam pomysł na tosta. Dobre rozwiązanie, gdy nie ma tostera. Już się ładnie przypieka. Sprytne, Ashley. O, już wiem. Przyda się sporo pieczywa i właśnie żelazko. Hej, jeszcze nie skończyłam. Co kombinujesz? Zaraz się przekonasz. Lekko przypiekę tosty krawędzią żelazka, ale delikatnie, żeby nie spalić. To jednorożec. Kiedyś dostałam jednorożca w prezencie. Że co? Nie mogę w to uwierzyć. Ashley, spójrz. Jestem zajęta. Mogę się na nim później przejechać? To mi daje kolejny ciekawy pomysł. Mam tutaj słodką, kolorową polewę, którą wycisnę na tosty, pozostając wewnątrz linii. Wykorzystam kilka różnych kolorów. To będzie bardzo kolorowy jednorożec. I to by było na tyle. Jak wam się podoba? Ech, może być. Ja wymyśliłam coś fajniejszego. Czekoladowym syropem poleję grzanki. Na to położę pianki cukrowe. Po 5 na grzankę. Nie mogę zapomnieć o sałacie. Możesz i zapomnisz. Nie przepadasz za warzywami, co? A co powiesz na galaretkę? Zobacz, jaka elastyczna. Galaretką przykryję piankę cukrową. Ale bym to chętnie przemała. Ale muszę się powstrzymać. Dodam więcej warstw. A po samym wierzchu znów poleję syropem czekoladowym. Przyznam, że nie jest to najzdrowsza kanapka. Ale ten smak. Od samego patrzenia przybywa mi kilogramów. Obiekt wygląda obiecująco. Może jest jeszcze szansa dla waszej planety. Gratulacje, Ashley. Uratowałaś ludzkość bombą kaloryczną. Wrzucam jajko na patelnię. Trochę się zakopciło, ale nie szkodzi. Wow! Prawda, że ładne. To będzie pycha. O, że co?
Myślałam, że to dla mnie. No cóż, sama sobie takie przyrządzę. To przecież łatwizna. Tylko najpierw się przebiorę. Nieźle. To gdzie te jajka? Do roboty. Hop. O, coś chyba poszło nie tak. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Tylko już bez udziwniania. Na razie idzie dobrze. To całkiem proste. Ups, wpadła mi skorupka. Udajmy, że to nie miało miejsca. Okej, co dalej? Co to jest? Na żadne zielone się nie pisze. Ale trochę pieprzu nie zaszkodzi. Owsik! Ktoś ma ochotę na jajko ze smarkami? Ha, ale bałagan! Gotowanie jest trudniejsze niż przypuszczałam. Co tu się stało? Coś ty narobiła? Chyba potrzebujesz porządnej lekcji gotowania. Albo mam nawet lepszy pomysł. Co powiesz na małe? Wyzwanie kulinarne? Jesteś gotowa sprawdzić się przed publicznością? Co? Jak to zrobiłaś? Ma się swoje sposoby. Co dalej? To jest spoko. Ciii. A może to? Irytujesz mnie. O to! Kolejne wyzwanie. Chleb. To potrafię! Jak się tego używa? Co ona robi? Dzwoni! Halo? Z kim ona gada? Świetnie! Jakiś problem? Muszę zaczekać. O, szybko! No tak, proszę bardzo. Reszty nie trzeba. Co za uprzejmy młodzieniec. Co my tu mamy? Oszukuję. Niech jej będzie. Halo? Słyszysz mnie? Zamawiam dostawę. Wow, szybko poszło. Dziękuję. Aha. Dzięki, stary. Wciąż tutaj? Żółwik, tak. Ustawmy się kiedyś. Nie poddajesz się. Masz. Powinno wystarczyć. Rozbój w biały dzień. Zero krępacji. To był dobry dzień. Sprawdzę, ile mi dała. Ha? Węgiel? Taka jest sprytna? Hej, proszę pani. Hej. Chcesz coś zobaczyć? Zawsze działa. Ale? Ale to kradzież. Nieźle, co? O-o, wrócił. Cześć, synku. Czekaj, porozmawiajmy. To nie koniec. Jeszcze cię dopadnę. Mnie w to nie mieszaj. Lepiej zabiorę się do pracy. Włożę piankę między dwie kromki chleba. Teraz użyję tej szklanki, żeby wyciąć okrąg. O tak, zanurzę krążki z chleba w gorącym oleju. Poczekam, aż zrobią się złociste, chrupiące i ciągnące. Wyszło całkiem dobrze, ale nudy. A ja co mam zrobić? Może zużyję te resztki? Mam pomysł. Zroluję skrawki chleba. Muszę ciasno je zwinąć. Wbiję wykołaczkę, żeby się nie rozwinęły. Zanurzę to w maśle. Dokładnie z każdej strony. I obtoczę w cukrze. Gotowe? Pyszna, słodka przekąska. Prawie tak słodka jak ja. Co ty na to, Betty? Nie robi to na mnie wrażenia? Moja babcia powinna wygrać. Och, ale miło. Co za pech. Brawo, czy coś? Ciekawe, co nas teraz czeka. Nie mam pomysłu. O, jabłko. Zróbcie coś z tym. I to rozumiem. Przygotuję się. O, ładnie mi. Uwielbiam prace ogrodowe. Mam do tego smykałkę. Odpręża mnie to. Zasadzę tego malucha. Wskakuj. Muszę go wcisnąć. Chce ci się pić? Mam dla ciebie pyszną wodę. Do dna. Wystarczy. Niech rośnie. Trochę to zajmuje. Nic się nie dzieje. Wciąż nic. O, nie śpię. Co za tragedia. No dalej. Chciałabyś takie? Imponujące, co? Wyhodowałaś to? Wow! Próbowałam zwabić tym pewną księżniczkę. Oddawaj te jabłka. Au! Jesteś zabawna. Tego mi było trzeba. Jeszcze jedno.
Postawię jabłko na tej podstawce i niech maszynka robi swoje. Obierze je za mnie, a ja sobie odpocznę. Gotowe? Ale to nie koniec. Usunę ogryzek. Użyję do tego łyżki. Jeszcze trochę. Teraz wrzucę tu cukierki i na razie odłożę na bok. Mam tu arkusz ciasta. Potnę je w paski. O tak. Owinę nimi jabłko. Zakryję je całe. Właśnie tak. Teraz wrzucę je do piekarnika. Poczekam, aż ciasto zrobi się złociste. Wygląda dobrze. Ślinka mi cieknie. Pobij to. Gdzie się tego nauczyła? Muszę pomyśleć. Nie wiem, co zrobić. Kogo ja oszukuję? Muszę zrobić coś lepszego niż ona. Auć! Zaraz. Chyba coś mam. Pewnie wstrząśnienie mózgu. Ale nie tylko. Pączek? Ja chyba już wiem, co zrobię. Najpierw potnę jabłko na kawałki. Usunę ogryzek. Piękny pierścionek z jabłka. Nabiję go na wykałaczkę i zanurzę w maśle. Pięknie! Teraz smażenie. Patrzcie na te bąbelki. Muszę je porządnie podsmażyć. Nie może być rozmokłe. Zanurzę je w płynnej czekoladzie. Chciałabym to zjeść. Każdy lubi czekoladę. Na koniec posypka. Prawie zdrowe pączki, ale smakują świetnie. Pięknie pachną. Niedobrze mi. Brawo, babciu. Brawo, wygrałaś. Ha, słyszałaś? Wygrałam! Uhu! Popatrz. Nie rozumiem cię, ale okej. Kolejne zadanie to kiełbasa. Pycha. Co teraz? Moje wiadro nigdy mnie nie zawodzi. Och, zapomniałam o tym. Mój najlepszy zwierzak. Patrzcie na te pióra. Ostrożnie, mam alergię. Skupię się na swoim daniu. Mam kosz pełen łakoci. Zobaczmy. Aha! O, włóczka. Uch, co ona robi? Chwileczkę. Mam pomysł. Nie mogę się powstrzymać. To będzie niespodzianka. Myślałam, że przepadłaś. Czy to wąż? Mam cię. Uch, jesteś okropna. Weź to. Uch. Gdzie ja jestem? To tylko włóczka. Daj mi to. Zaraz. Wiem. Położę tu kiełbaskę. Wezmę spaghetti i przebiję nim kiełbaskę. Tak, żeby była po środku wstążki. Wrzucę wszystko do garnka z wrzącą wodą. Poczekam, aż się ugotuje. Wystarczy. Pyszny, sycący posiłek. Zjadłabym to. O, a więc tak sobie pogrywasz. Zobaczmy. Przestań! Co za desperacja. Wszystko okej. Uff, mam! Wiedziałam, że gdzieś tu jest. Pewnie jesteś dumna. Wcisnę w nią kawałeczki makaronu i nabiję na nie kukurydzę. Zrobię tak na całej długości kiełbaski. Chcę pokryć ją całą. Chwilę to zajmie, ale warto. Przekroję bułkę. Włożę w nią kiełbaskę. Dodam trochę sosu. Lubię pikantne. Im bardziej, tym lepiej. Mogę to już zjeść. I co ty na to? Decydujcie. Moja babcia wygrywa. Zgadzam się. Tak, słyszałaś? O rany! Jakie to urocze! Nie mogę. Spójrz, widzisz to samo co ja? Niesamowite. Ona ćwiczy. Zobacz, ile ma tam sprzętu. To mi nasuwa pewien pomysł. Zgłodniałam. Tak, chciałam zamówić jedzenie. Natychmiast. Oto pani kubełek smażonego kurczaka. Tak, panierka ładna. Kolor się zgadza, ale to nadal nie to. Jak to niesamowicie pachnie. Zaraz, pączki? Znaczy się fajnie, ale to nie to samo co kurczak. Chcesz się zamienić? No pewnie. Och, uwielbiam smażonego kurczaka. Te kolorowe pączki są o wiele lepsze niż jakiś tam kurczak. Ale muszę coś zrobić z tymi kolorami. O tak.
Taki mroczny wygląd pasuje im o wiele lepiej. Idealnie odzwierciedlają moje wnętrze i teraz mogę je pożreć. Ach, pyszny, słony i chrupiący kurczak! A wiadomo przecież, co najlepiej pasuje do słonego jedzenia. Słodkie jedzenie, jak ta czekolada na przykład. Och, to będzie pycha! Haps! Przepyszne jedzonko! Rzeczywiście, jedzenie jest adekwatne i współgra z moim charakterem. Chyba zjem kolejnego pączka. Od dawna wiadomo, że pączki i czekolada to idealne połączenie, dlatego nie może zabraknąć dodatkowej polewy czekoladowej. Nie mogę się opanować! Wow, powinnaś trochę nad sobą panować. To dinozaur z kości po kurczaku, a Rąsia chyba nadal ćwiczy. Rąsia, co myślisz? O! Teraz trenuję ciężary. Ciekawe, ile powtórzeń jej zostało do końca serii? Ach, tak! Wiedziałam, że tym razem wygram! Co? To ma znaczyć? Znowu ją wybrała zwycięzcą? To już drugi raz z rzędu. Ale ostatnim razem, kiedy w nią rzuciłam, to zmieniła zdanie. Mam tu jeszcze jednego pączka. Mogłabym zrobić teraz to samo. A masz! Prosto w cel. To teraz czekamy. Przynajmniej mam jeszcze trochę pączka, by lepiej przełknąć porażkę. Wygrałam! Jestem najlepsza! Kurczę blade, ale jestem dobra! Wow! Ta impreza dla rąk jest świetna! Dobry kawałek leci! Ach, to tylko muzyka i gibające się dłonie. Nic szczególnego. Zaczynam się powoli nudzić. O, najwyraźniej kilka balonów ma to zmienić. Super! Ja też chyba dostanę! Uwielbiam baloniki! Dzięki, rączka! I z czego się tak cieszysz? To tylko zwykłe balony. Zwykłe balony? No to patrz, co mogę z nimi zrobić! Widzisz, jak czekolada pokrywa jego dolną część? Och, okej, chyba zaczynam kumać. A co się stanie, jeśli wezmę takiego balona i zrobię to? Ha! Ale podskoczyłaś! Masz buzię całą w czekoladzie! Och, nieważne! To tylko czekolada! Pokryję nią mój balon jeszcze raz! O, spójrz, jak smakowicie to wygląda! Ach, hej! Nie musiałaś tego robić ponownie! A właśnie, że musiałam, bo za każdym razem jest to tak samo śmieszne! Och, chyba przebiłam już wszystkie! Szkoda! Zaraz, wiem, co mogę zrobić! Mam tu rolkę gumy balonowej. Wezmę sobie kawałek. Tyle wystarczy. Muszę ją najpierw nieco przerzuć. Zrobione! Teraz mogę nadmuchać balona. Wow! Od kiedy umiesz robić takie balony? Dobrze, mam tu gotowy balon z gumy do rzucia. Mogę go teraz przystawić do czekoladowej fontanny. Genialne! To chyba najlepsza rzecz, jaką widziałam! Oczywiście, że genialne. Tylko czekolada nadal spływa mi po dłoni. Muszę ją jakoś ostudzić, by stężała. Myślisz, że dmuchanie pomoże? Owszem, teraz mogę pozbyć się tego balona. Krok kolejny to moje żelkowe oczy. Włożę je teraz do tej formy z czekolady, którą udało mi się zrobić. Ale żelki to nie wszystko. Mam tu jeszcze wafelki czekoladowe. Wystarczy ułamać pojedyncze segmenty. I ułożyć je obok żelkowych oczu. Ale jeden to za mało. Zdecydowanie potrzeba ich więcej. Czekoladowa miseczka wypełniona żelkami i wafelkami. Właśnie o to mi chodziło. I zrealizowałam to bezbłędnie. Wow! Wygląda pysznie! Wspaniała robota! Wiem. I wie o tym również rączka, bo właśnie ogłosiła mnie zwycięzcą. O, spójrz, jak biją ci brawo! Gratulacje! Ach tak, może lepiej nie? O! Spójrz tylko, jak Rąsia smacznie śpi. O, obudziła się. Cześć, Rączka. Wyspałaś się? Och, patrz. Kolejne zadanie to przygotowanie śniadania. Śniadanie? Serio? To najgorszy posiłek dnia. Będę trzymała się sprawdzonych metod. Żelkowych oczu. To jest dopiero śniadanie mistrzów. Są takie mięciutkie i mają ciekawe spojrzenie. Wspaniale. Pora przekłuć je przez sam środek. Tak. Spójrz, jak ta wykałaczka przebija je na wylot. Idealnie. Teraz mogę postawić je pod fontannę. Muszę upewnić się, że jest dobrze pokryte czekoladą. Wystarczy je nieco obrócić niczym ruszt. Gotowe. Mogę teraz zjeść moje pyszne oko na śniadanie. Dokładnie tak, jak lubię. Zaraz, co to za krzyki? O, wygląda na to, że to te oczy. Och, czemu ona zawsze je takie obrzydliwe rzeczy?
Co znowu? Teraz mrugają? Dobra, dość. Przestańcie tak na mnie patrzeć. Czemu ona gada do tych oczu? Niezła z niej dziwaczka. No cóż, ma jednak swoje gałki oczne na śniadanie. A co ja mam przygotować? O, mam pomysł. Dobrze, że mam takie długie włosy. Co ona zamierza zrobić z tymi nożyczkami? Dobra, do dzieła. Ciach, ciach, ciach. Wystarczy mały kosmyk. Co jest? Jak ona to zrobiła? Jest! Dokładnie o to chodziło. Teraz kolejne. Teraz przyda się czerwony kosmyk. I kolejne. Jakie śliczne są te kolory. Uwielbiam je. Okej, pora na gorącą patelnię i trochę oleju. Podpiekę nieco tę bułeczkę. A teraz położę na niej trzy kolorowe łapki. O, tak. Stopiły się dokładnie tak, jak chciałam. Pachnie wybornie. I wygląda równie dobrze. Rozerwę ją na pół, żeby było łatwiej zjeść. Och, patrz, jak się ciągnie. Nie do wiary. Co ty wyprawiasz z tą dziwną kanapką? Oczywiście polewam ją czekoladą z fontanny. A cóż by innego? Śniadanie bez czekolady to stracony posiłek. Wyszło jeszcze lepiej, niż się spodziewałam. Wow, smacznego w takim razie. A żebyś wiedziała, pechota, widzę, że jesteś zazdrosna. To było najlepsze śniadanie, jakie jadłam. Ach, spójrz, rączka twierdzi, że i tę rundę wygrałam. Ta, świetnie, nie obchodzi mnie to już. Teraz pora na chrupiące chipsy. Wow, świetny wybór, lubię chipsy. Zobaczmy, co tu mamy. Och, okej, tortilla. Dam radę coś z tego zrobić. Położę papier na blaszę. Potrzebna mi też będzie oliwa. Teraz nieco skropię placek. Przydadzą się jakieś przyprawy. Może odrobina pieprzu. Powinno wystarczyć. I do piekarnika. Uff. Hej, co się dzieje? Och, ups. Rozproszyła mnie robótka. Co my tu mamy? O, świeży ziemniak. Bardzo ciekawie. Posiekam go na plasterki. Ziemniak pokrojony i gotowy na przemianę w chipsy. Idealnie zmieszczą się do tostera. Trzeba teraz chwilę poczekać. Co to za zapach? Dym? O, też to czuję. A, moja tortilla! Ratuj ją! Nie mogę się doczekać, kiedy będą gotowe. Och, już są. Lepiej je złapię. Idealne. O, nie! Auć, masz, łap. A, babciu, gorące! Prosto do buzi. Przepyszne. Wspaniałe, babciu. Och, cieszę się, że ci smakują. Totalnie spaliłem tortillę w piekarniku. Fuj, babcia wygrywa. Tak, to strasznie śmierdzi. Teraz przygotujcie jajka. Babciu, pozwól, że ja otworzę pierwszy. W sumie to nie wiem, czego się spodziewałem, ale mam jajka. Pożyczysz mi swoją patelnię, babciu? Ach, oczywiście. Noszę przy sobie jedną na wszelki wypadek. Dzięki. Teraz muszę wymyślić, co z tym zrobić. No dobrze, mam trzy jajka i patelnię babci. Na pewno coś da się z tego stworzyć. Może gdybym zrobił coś takiego? Poważnie się głowi. Sprawdzę, co ja tu mam. Wspaniale. Też mam trzy jajka. Wiem, co robić. Potrzebuję czajnika do gotowania. Ja nic z tego nie rozumiem. O, tak. Przyda się zegarek. Och, i młotek. Zrobię miazgę, bo potrzebuję tylko jednej części. I już. Idealna sprężynka. To właśnie to, czego potrzebowałam. Użyję jej do krojenia. Przecisnę ją przez jajko. Przetnie je bezproblemowo. I proszę bardzo, jajka na pół. I jeszcze mniejsze kawałki. Gotowe. Podobają mi się te kształty. Dodam paprykę i sezam, żeby ładnie wyglądały. Tylko co ja mam zrobić ze skorupkami? Chyba już wiem. Wow, od razu się rozbiło. Teraz reszta. Tak, użyję trochę ostrego sosu. Cóż, pora się go napić. Tak, dobre. Pikantne. Było gorąco. Jajka gotowe, tak jak chciałem. Och, skarbie, to na pewno smaczne. Jej, jajka! Najlepsze śniadanie! Najpierw spróbuję tego. Pyszne! Jej, smakuje jej! Okej, i drugie. Mam widelec. Och, lubię jajka sadzone. Hej, chwileczkę. Au, tu są skorupki. Babcia wygrywa. Jej jajka nie raniły. Teraz chcę bańki. Bardzo je lubię. Babciu, patrz, co to takiego?
Tak, pora sprawdzić, co mam. Co to ma być? Jak to pomoże z bańkami? Kocham pić poranną, gorącą herbatę przez słomkę. Herbata jest pyszna. O, to podsunęło mi pewien pomysł. Wróćmy do suszarki. Rozpuśćmy te cukierki. Och, pragnienie ugaszone. Racja, muszę sprawdzić, co jest pod pokrywką. Ojej, cały stos gum balonowych. Lubię sobie czasem coś porzuć. Spróbuję zrobić balon. Nie zadziałało. Potrzebuję więcej gum, żeby wykonać to zadanie. Okej, spróbuję nadmuchać kolejny balon. Och, pękł! Świetna zabawa! Dobra, potrzebuję jeszcze więcej gumy. Do buzi! Nadmucham największy balon wszechczasów. Nadchodzi gigant! Muszę rozpuścić cukierki. O rany! Unoszę się do góry! Gdzie ona leci? Wow, jest bardzo wysoko! Pa, babciu! Okej, udało mi się ze wszystkim. Teraz będę potrzebował słomki. Umieszczę ją w rozpuszczonej mazi. Część musi przykleić się do końcówki. I czas na bąbelki. Tak, działa! Och, pękła! Świetne! Najlepsze jest to, że można je zjeść. O rany! To była dziwna przygoda. Babciu, spadłaś z bardzo wysoka. To było trochę straszne. Jej! Pora na bańki! Chwila, tu ich nie ma. Nie wiem jak z babcią, ale spróbuj moich. Okej, wezmę sobie słomkę i teraz dmuchnę. Wow! Zrobiłam bańkę! Jej, kocham bańki! Teraz mogę ją zjeść! Przepyszne! Bardzo mi smakuje! Wygrywasz! Tak, w końcu! Jej! Babcia zwycięża! Och, nie wierzę, że to zawaliłem! Cieszę się, że smakuje ci moje jedzenie! Babciu, w nagrodę mam dla ciebie kwiaty! Jesteś takim dobrym wnuczkiem! Hejka! Jak wam się podoba moja sukienka? Ładne ma falbanki? Może być, chyba. Może być? Tylko tyle? No dobrze. W takim razie bierzcie się za pierwsze zadanie. Zrobicie sukienkę. O, pianki! Już mi się podoba! Te kolorowe, mięciutkie smakołyki to jakieś istne paskudztwo. Będę musiała sama zadbać o swój dobry wizerunek. Mam tutaj czarne, słodkie ciasto, które można formować w dłoniach. Ulepię z niego coś na kształt sukienki. Podstawę już mam. Teraz mogę dorobić detale. Ta pałeczka ułatwi mi zadanie. Teraz nieco inny kolor. Mam już kształt, który potrzebuję. Przetnę go tylko nożem, bo nie potrzebuję go aż tak dużo. Tyle wystarczy. Mogę formować. Muszę dobrze go wyprofilować od spodu. A teraz mogę połączyć go z tą czarną sukienką. Dodam jeszcze jedną warstwę, by nadać jej wygląd tkaniny. I taką samą po drugiej stronie. Doczepię jeszcze guziki. Wygląda nieźle. Potrzebuję kolejny kawałek jasnego ciasta. Rozwałkuję go na stole, by go trochę powiększyć. A następnie wytnę z niego odpowiedni kształt. Niełatwo jest ciąć taki materiał, więc muszę go dobrze przytrzymać. No i proszę, zrobiłam kołnierzyk do mojego ubrania. Jeszcze raz wracam do jasnego ciasta. Muszę je ponownie uformować. Zrobiłam kolejny wałeczek. Posłużę się nożem, by nadać mu detali. To będzie ramię wraz z ręką i palcami. Trzeba jeszcze ubrać je w rękaw. Nie zapominając o mankietach. Pora doczepić te kończyny tam, gdzie ich miejsce. Skrzyżuję je na piersi. Będą wyglądały poważniej. Przyznaję od razu, że głowy nie robiłam. Zabrałam ją pewnej lalce. Chodź ze mną. Pora, byś spoczęła na szczycie tortu. Gotowe. Muszę jeszcze dodać te okropne pianki. Przynajmniej mogę je nakłuć, a to zawsze jakaś przyjemność. Całość musi być dobrze przykryta. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. No tak! Użyję swojej jadalnej farby w sprayu. Och! Założenie tej sukienki graniczy z cudem! I jeszcze te rękawy! La 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 la! Co by tu zrobić? Jest tyle możliwości! Pozwolę dać się ponieść Wenie! O! Te paznokcie się wszystkiego czepiają! O! To takie irytujące! No dobrze, koniec zabawy! Co? Skąd one się tu wzięły? Czas minął. Zobaczmy, co udało wam się stworzyć. Cóż... Co prawda nie wyszło tak mrocznie, jakbym chciała, ale oto mój tort, suknia i pianki, tak jak chciałaś. Och, przecież do tej sukienki nie pasują okulary. No dobrze, niech no się przyjrzę tej twojej pracy. Jednak muszę założyć te okulary, bo bez nich nic nie widzę.
Ojej, jak ślicznie! Czyż nie wygląda uroczo? Uroczo? Nie, jest raczej ucieleśnieniem mroczności. O, no, więc ja mam ten, no, kakałko. Przykro mi, ale to nie wystarczy. Wednesday wygrywa. No ja myślę, nie mogło być przecież inaczej. Wspaniała robota z tym tortem i suknią. Aż się wzruszyłam. Wow! O, tak! Słyszycie ten bit? A co to? Mysz? Oczy bolą od patrzenia. Możemy wreszcie przejść do kolejnego wyzwania? Powiedziałam, złaś, ty wstrętny gryzoniu! No, dobrze. Wracając do waszego zadania, oto wasza wskazówka. Mysz? Serio? I co ja mam niby zrobić? A oto wasze materiały do pracy. Chyba mam pewien pomysł. Zmiataj stąd okropny żółciochu. Mam tu znacznie lepszy ser. Przeszywający aromat spleśniałego sera. Cóż, powodzenia z tym śmierdziążkiem. Ja zabieram się do pracy. Okej, mam tu masę w kolorze sera. Zaczynam więc. Muszę dobrze ją ugnieść. A następnie rozwałkować. Ser. Znaczy się masa. Musi być cieniutka. Użyję metalowego elementu do wycięcia w niej kółek. Idealnie. Trzeba je tylko wyciągnąć. Okej, teraz mogę zrobić ich więcej i o różnych rozmiarach. Teraz wystarczy je przełożyć na mój ser. Bardzo dobrze. Muszę jeszcze udekorować go lukrem. Chcę zakreślić bardzo cienką linią wszystkie brzegi, włączając w to brzegi tych dziurek. Wszystkich. Tych małych również. Tak jest! Czyż to nie wygląda jak kawał sera prosto z kreskówki? To jeszcze jednak nie koniec. Użyję nieco jaśniejszego żółtego, by dorobić takie kropki i kilka linii. Ważne, aby były proste, więc lepiej się nie spieszyć. No i gotowe. Dzięki temu nadałam całości więcej głębi. Yeah! Wyszło tak dobrze, że sama w to nie wierzę. Ach, Wednesday jak zwykle trzyma się czerni i szarości, jak widzę. Wow, skończyłam od niej o wiele szybciej, niż się spodziewałam. To dlatego, że przez cały czas miałaś wałek. Teraz mogę nakryć mój ser tą czarną masą cukrową. I gotowe, czarny ser dla ciebie oraz tego gryzonia. O, to dla mnie? W takim razie spróbuję. Pokaż tutaj, jak to smakuje. Ciekawy wygląd. Wezmę gryza. Tak, spróbuj sobie. O! Och, o nie! Przecież to spleśniały ser! Nie lubię, gdy się ze mnie żartuje. Pożałujesz tego. Pa, Wednesday! Do zobaczenia. Może kiedyś. To było trochę straszne. Och, a ty to kto? Wednesday. Ach, rozumiem. Dobrze, skoro już mamy z powrotem te, no Wednesday, możemy wracać do wyzwania. Ona robi coś innego poza mieszaniem? Ha, co to za dym? O nie, przypala się! O nie! Pomocy, co robić? Robi się tu trochę duszno. O rany, nie wytrzymam, to zbyt stresujące. Popit, tak, to pomoże mi ukoić nerwy. Hej, zaraz, to jest świetny pomysł. Dla was oczywiście. Się robi, pani kucharko. Proszę, no to wasze materiały do pracy. Tylko jak teraz wyczarować z tego popit? To ramię się nie nada. Może czacha? Tak, te oczy to dokładnie to, czego potrzebuję. Fu, nie wierzę, że przyklejasz jakieś oczyska na swój tort. To już lekka przesada, nawet jak na ciebie. Ja zrobię coś o wiele lepszego. Wezmę białą czekoladę i śmietankę. Wymieszam je razem i wypełnię nią tę foremkę silikonową. To będą półkule, więc nie trzeba wiele, by je wypełnić. Kolejny krok. Barwnik spożywczy. Dodam kilka kropel w różnych kolorach. A następnie wymieszam wszystko wykołaczką. To nie musi być zrobione idealnie. Przynajmniej kolory będą ciekawsze. Podoba mi się, jak wyraziście się prezentują. Teraz odłożę je do zamrażarki na pewien czas. No i proszę, są już gotowe. Wystarczy, że ułożę je w rządku na moim torcie. Zupełnie jak tęczowy popit, tyle że to można jeść. Głupi ogień! Och, czemu nie chce się ugasić? Och, świetnie, kolejny popit. One na pewno mi pomogą. Może po prostu pójdę się przejść. Jeszcze tylko kilka gałek ocznych, a mój tort będzie gotowy. Wspaniale, dokładnie tak jak chciałam. Wow, co tu się stało? Chyba ktoś musiał coś przypalić. No dobrze, pokażcie mi swoje prace. Proszę, moja jest kolorowa i ma pełno guziczków do naciskania. W przenośni oczywiście. Cudownie, Inet. Co? Podoba jej się ta kolorowa paćka? Już ja im pokażę, co o tym myślę. Mój tort potrafi przenikać duszę wzrokiem.
Wednesday? Znowu zaczynasz przesadzać. Wiecie co? Obie wykonałyście kawał dobrej roboty. Jej! Obie wygrałyśmy! Jedynym wygranym jest Czacha, bo nie ma już oczu, żeby patrzeć na twój tort. Myśl sobie, co chcesz. Może to właśnie w niebieskim mi jest to najładniej. Wow! Spójrzcie na te wszystkie kolory. Fuj! Za dużo kolorów. Okropność. Wybacz, ale to podsunęło mi pewien pomysł. Tęcza! O nie, chyba zwymiotuję. O, poszła sobie. Ja tam nie mam żadnego problemu z tęczą. Naprawdę poszła, bo słabo jej się zrobiło od widoku tęczy? Panie doktorze, widziałam tęczę i będę musiała zrobić taką samą w ramach wyzwania. Zacznę od mojej ulubionej kolorowej masy. Wymieszam je razem, aż otrzymam pożądany kolor. Och, ten już jest prawie gotowy. Czyż nie jest to fantastyczne? Uwielbiam tworzyć z cukrowej masy. No dobrze, mam już gotowe kolory. Muszę je tylko odpowiednio ukształtować. Nie potrzebuję kulek, ale długich i cienkich linii. To w końcu najlepszy sposób na zrobienie tęczy. Złączę je teraz razem i uformuję w kształt tęczy. Och, spójrzcie, jak ślicznie wygląda! Użyję jeszcze ostrego noża, aby wyrównać końcówki. No dobra, gdzie ten mój tort? Jest! Piękny i duży! Idealny na tęczę! Wow, jaki ogromny tort! Dobrze, mam tu też swoją tęczę. Może nie są to typowe kolory tęczy, ale właśnie takie chciałam. Położę je na samej górze. Mam tu jeszcze kilka kawałków białej masy. Przydadzą się do zrobienia chmurek. To bardzo proste. Wystarczy dobrze ugnieść je palcami. Ojej, jakie one słodkie. Teraz wystarczy je ładnie ułożyć na torcie. Wracam do mojej masy. Muszę ją dobrze rozwałkować. Powinna być gładka i cienka, bym mogła wyciąć z niej odpowiedni kształt. Najważniejsze są ostrożne ruchy nożem. Wtedy uda mi się otrzymać ładne zaokrąglenia. Jest! Udało mi się zrobić jednorożca. Pora go wykończyć. Chodzi przecież o detale. To one robią całą różnicę. Przyda się też poprawić jego kontury. Każdy szanujący się jednorożec chce się przecież wyróżniać. Jeszcze kawałek. Nie zapominajmy o szczęce. No i oku, wraz z pięknymi, długimi rzęsami. Teraz pora na moją ulubioną część. Jego wspaniałą grzywę. Jest taka kolorowa. Nie zapominajmy o ostatniej ważnej rzeczy. Jego rogu. Ale to jeszcze nie wszystko. Masa jest już chyba dość cienka. Mam tu też foremkę do wycinania. Wycięłam kilka gwiazdek. Mogę pozbyć się reszty masy. Świetnie, ale chcę, by były jeszcze ładniejsze. A więc pora na brokat. Jadalny brokat to prawdziwy skarb. Ja użyję złotego, by pasował do koloru ciasta. Pora doczepić je do samego tortu. Może dodam jeszcze jedną tutaj, by zachować równowagę? Spójrzcie na te świecące gwiazdki. Są przepiękne. No i nie zapominajmy o jednorożcu i tęczy. Wraz z tymi puszystymi chmurkami. No dobrze, mój tort jest oficjalnie ukończony. Och, Enid, to doprawdy cudowny tort. Słuchaj, Wednesday, wiem, jak rozwiązać twój problem. Te okulary sprawią, że nie będziesz widzieć żadnych kolorów. Żadnych? Pokaż je. Faktycznie, od razu czuję się lepiej. Dzięki za pomoc. Powodzenia z tymi tęczami. O, wróciłaś. I masz okulary przeciwsłoneczne. Coś bardzo dziwnego się tu dzieje, ale nie będę się w to mieszać. Ale zwycięzcę wyłonić muszę. Zobaczmy. Wygrała? Wednesday? Żartuję oczywiście. Ona nawet niczego nie przygotowała. Naturalnie, że zwycięża Inet. Jej! Jednorożce i tęcze rządzą. No dobrze, jakie zadanie by wam przydzielić na sam koniec? Wiem, wy same będziecie swoim wyzwaniem. My? Ale jak to? Normalnie. Zrobicie tort razem. Cóż, to chyba nie będzie takie łatwe. Ja jestem gotowa. Możemy zaczynać. Racja! Nie ma co narzekać. Trzeba brać się do roboty. Nie ma to jak kolorowe pastele. Śmiem się nie zgodzić. Wolę pracować z ciemnym grafitem. Jak sobie chcesz, Wednesday. Ja rysuję babeczkę. Ha! Obie obrały zupełnie przeciwne kierunki. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Mój projekt jest już ukończony. Mój też, tyle że jest nieco bardziej kolorowy. Ale to chyba nikogo nie dziwi. Zacznę od tabliczki czekolady. Wow, wygląda smacznie. Ja jednak zacznę od bitej śmietany. Przyda mi się też garnek i kuchenka. Zacznę od podgrzania tej miski, żeby rozpuścić czekoladę. Tyle powinno mi wystarczyć. Trzeba ją mieszać, by się nie przypaliła.
Tyle wystarczy. Ładnie się rozpuściła, więc mogę ją zdjąć z garnka. Przełożę ją teraz do miski, a właściwie do silikonowej foremki. Chcę, by czekolada znów stężała. Pora zdjąć już tę foremkę. Muszę to zrobić ostrożnie, by nie uszkodzić czekolady. No i gotowe. Czekoladowa miska gotowa. Trzymaj, Inet. Teraz twoja kolej. Dzięki, kochana. Wypełnię ją teraz różnymi smakołykami, takimi jak te tęczowe pianki. No i ta długo oczekiwana bita śmietana. Wycisnę ją na pianki i przy okazji skosztuję nieco. A teraz kolej na czekoladki z orzeszkami. Wystarczy, że posypię nimi śmietanę. Jakie kolorowe. Od razu ładniej to wszystko wygląda. To powinno wystarczyć. Oddaję je w twoje ręce, Wednesday. Ja w międzyczasie zrobiłam drugą taką samą miskę z czekolady. Ojej, udało ci się je idealnie domknąć. Ha, wygląda na to, że jednak potrafią współpracować. O, Wednesday, co robisz z tą zapalniczką? Muszę podgrzać ten drucik, abym mogła nim przebić skorupę czekolady. Kiedy zimny ogień będzie już na miejscu, to można go odpalać. Za moment wszystko spłonie. Uwielbiam zabawy z ogniem. Jej! Jakie ładne iskierki! Co dziś świętujemy? Ach! Czy to wybuchnie? O nie! Bum! O! Tylko nie to! O! Widzę, że to był tylko taki żart! Nawet całkiem zabawny! Inet, trzymaj widelec. Dzięki, Wednesday! Pora skosztować naszego dzieła! Ha! Rozwalanie tej czekoladowej skorupy też jest całkiem fajne! Mogę wreszcie spróbować mojego dzieła. I ja również! Rozpływa się w ustach! A teraz spróbuję bitej śmietany i całej reszty tych pyszności ze środka! Pokazałyście, że jednak potraficie ze sobą współpracować. A to oznacza, że obie zasłużyłyście na zwycięstwo? No tak, bez przytulania. Zapomniałam. O, lubię rysować. Co ona robi? Nie widzę. Oho, Lizzie? Skończyłam. Zróbcie mi burgera. Dobrze. Biorę się do pracy. Mam tu wszystkie składniki. Wszystko, co najlepsze dla mojej wnusi. Do dzieła. Zacznę od mięska. Teraz pomidor, ser i szynka. Znowu mięsko. Zbuduję wieżę. Wow, wygląda pysznie. Jeszcze nie skończyłam. I na koniec więcej sera. Tyle wystarczy. Au, na szczęście nie muszę unikać laktozy. I jeszcze bułka. Ostrożnie. To arcydzieło. Moje najlepsze danie. Chyba się zakochałem. Jak mogę z nią konkurować? O, popit! Łap! Dzięki, idealnie. Mam popit i miskę żelków. Rozpuszczę żelki i wleję je do bułki w popit. Teraz pozostałe części niech stężeją. Chyba gotowe. Ostrożnie wyjmę wszystko z popit. Super! To nie będzie mi już potrzebne. Przejdźmy do frytek. Nie chcę ich połamać. Wygląda dobrze. Włożę je do kartonika. Gotowe! Dobrze to wygląda. I co powiesz, skarbeńku? Obyś była głodna. A, to słodycze? Ciężki wybór. Remis! Brawo! Tak będzie fair. Jedzmy! Kolejne wyzwanie! Kanapka! Super! Dam radę! Potrzebuję tostera! O, dobry pomysł! Zabiorę to! Bez chleba nie ma kanapki! Ha? Gdzie mój toster? Nie mam pojęcia, o czym mówisz! Cii, nie pisnę słówkiem! Nieważne, mam to! To wystarczy! Jakbym prasowała koszulę! Je też przypalam! Chcę oznaczyć każdą kromkę chleba! Teraz je rozłożę. Lizzie kocha jednorożce. Wygląda cudownie. Pokolorujmy go. Użyję tej polewy. Czuję się jak artystka. Świetna zabawa. Każdą część pomaluję na inny kolor. Zaczyna wyglądać coraz lepiej. Robi wrażenie, co? Chyba tak. Ale poczekaj, aż coś zobaczysz. Potrzebuję kilku rzeczy. O, mam pomysł! Lizzie, nic mu nie mów. Spoko. Okej, róbmy kanapki.
Gdzie moje noże? Ona je wzięła? Nie, ja nic nie wiem. Dziecinna jesteś, babciu. Na szczęście mam tę strzykawkę. Muszę tylko odciąć końcówkę. O, tak. Patrz. Wcisnę ją w chleb i wytnę koło. Powtórzę to na pozostałych składnikach. Będę do siebie pasować. Uruchomiłem linię produkcyjną. Teraz wbiję w nią wykałaczkę i wcisnę tłok strzykawki. Kanapka wychodzi na zewnątrz. Muszę trochę dorobić. Chyba wystarczy. Nieźle, całkiem nieźle. Wow, wszystko wygląda smacznie, ale wygrywa babcia. Uhu, wygrałam. To znaczy, dziękuję, Lizzie. Ciekawe, co teraz? Zaraz się dowiecie. Chcę czegoś magicznego. To nie będzie łatwe. Nie wiem, co przyrządzić. Teraz zabłysnę. Fajna peleryna. Bardzo szykowna, Liam. Jeszcze różdżka. Zaimponowałem ci? Wow! Zacznijmy przedstawienie. Chyba zasłużyłem na oklaski. Wspaniałe! Co to? Wow! Patrzcie! Abrakadabra! I voilà! Czekolada! Nie wierzę! Wygląda przepysznie! Kocham czekoladę! Ach, to nie koniec! Mam jeszcze ten talerz żelków, które za moment przejdą magiczną transformację. W sensie, zanurzę je w czekoladzie. Tak czy siak, będą smaczne. Patrzcie tylko. Czy może być coś lepszego? Teraz reszta. Będą ci smakować. Żelki i czekolada. Mniam. Patrz na to. Ostatni. Pobijesz to? I tyle? To wszystko? Patrz i ucz się. Mam tu ładne jabłuszko. Chwila. Tak lepiej. Widzicie jabłko? A teraz uwaga. Zmniejszmy temperaturę. Jabłko zamarzło. Jak to zrobiłaś? Nie zdradzam swoich sekretów. Potrzebuję suszarki. Zaczyna się rozmrażać. Chyba wystarczy. Ściśnijmy je trochę. No, codziennie ćwiczę, więc czemu jest tak ciężko? I to rozumiem. Ostatnie kropelki. Świeży sok jabłkowy. Uff! Muszę pamiętać, żeby cię nie wkurzać. Ups, jeszcze słomka. Skończyliśmy, Lizzie. Co o tym myślisz? To będzie łatwa decyzja. Wygrywa Liam. Tak, słyszałaś to? Starałaś się, babciu. Dzięki, Liam. Ładnie pachną. Zasłużyłem. Smacznego. Napiję się. Co jest pod pokrywą? Przekonajmy się. O, to ciasto? Chcę, żebyście zrobili to. Super. Trzeba się przygotować. Jestem w swoim żywiole. Najpierw ugniotę ciasto. Okej, to potrafię. Fuj, miękkie. O tak? O, babciu, coś jest nie tak. To nie jest takie proste. Próbuj dalej, słonko. Wygląda dobrze. Pokroję je na części. Dalej, Liam, nadążaj. Staram się. Powinnam zacząć grać w szachy. Wow, babcia jest genialna. Wiem, często to słyszę. Trzeba je teraz pomalować. Wow, ile kolorów. Ha, co to? Nie śmiej się, babciu. Jak zmrużysz oczy, to zobaczysz pionki. Wiem. Pora na małe zakupy. Ach, idealnie. Dzięki, to musi wystarczyć. Próbowałem. Poustawiam je. Sorki, Lizzie. Zagrajcie ze sobą. O, okej. Przygotujmy szachownicę. To lepsze niż robienie pionków. Ja pierwszy. Dajesz, babciu. Niech pomyślę. Wiedziałem, że to zrobisz. Wpadłeś w moją pułapkę. Och, a więc to tak. Dobry ruch. Robi się gorąco. Patrz na to. Wezmę je. Jakbym kradła dziecku cukierki. O nie,
Co teraz? Patrz na to! Mam cię! Ostra walka! Brawo! Przykro mi, babciu, wygrywa Liam! Jestem za dobry! Odegram się! Które danie podobało wam się najbardziej? Napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco.